Poniedziałek 15 lipca sekretarz stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed spotkał się z dziennikarzami w Skoczowie. W tamtejszym urzędzie gminy odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra poświęcona wypłacie świadczeń z rządowych programów Rodzina 500+ oraz Dobry Start. W konferencji uczestniczyli również burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie Edyta Godziek oraz zastępca dyrektora OPS w Skoczowie Bogusław Paruch. Byliśmy w Skoczowie, żeby zobaczyć z jednej strony, jak jest realizowany program już po zmianie, czyli bez kryterium dochodowego. Przypomnę, od 1 lipca znieśliśmy kryterium dochodowe i od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną. 1 sierpnia to będzie drogą papierową, ale też chcieliśmy się zorientować, czy już są na przykład pierwsze wypłaty i wiemy, że również tutaj skoczone pierwsze wypłaty świadczeń z tego nowego takiego naboru już są. Jeśli chodzi o wnioski elektroniczne, te najnowsze dane, które mamy zarówno tutaj ze Skoczowa, prawie 1650 wniosków złożonych drogą elektroniczną, jeśli chodzi o program 500+, jeśli chodzi o program Dobry Start, 1020 wniosków, na Śląsku ponad 287 tysięcy, 167 tysięcy przy Dobrym Starcie i w skali kraju 2 100 tysięcy. Ponad 100 tysięcy wniosków już złożone drogą elektroniczną z programu Rodzina 500+ i Dobry Start 1 200 000, czyli łącznie mamy już wniosków złożonych ponad 3 miliony, jeśli chodzi o programy, które są od 1 lipca realizowane. Oczywiście też można składać od 1 lipca kwestie związane z zasiłkami rodzinnymi czy z funduszu alimentacyjnego. Ale tutaj zainteresowanie jest bardzo duże. W ogóle tutaj na Śląsku jesteśmy regionem, który przoduje się o składanie wniosku drogą elektroniczną i z tego też się cieszymy, bo to z jednej strony ułatwia pracę pracownikom, ale też ułatwia osobom, które składają wnioski, szybszą wypłatę świadczeń. Bo jeżeli wniosek jest złożony w lipcu, to również liczymy, że w lipcu te środki będą już do rodzin trafiać. Wniosek jest uproszczony i też w rozmowie panie to potwierdzają i panowie, że jest łatwiej, jeśli chodzi o wypełnienie wniosku. I z tego też, jak mówię, się cieszymy, że to dobrze funkcjonuje. Także na przykładzie tej Skoczowa można powiedzieć, że program jest dobrze realizowany, a podopieczni tego programu już z tego programu korzystają, otrzymując bezpośrednio świadczenia. I to myślę ta najważniejsza wiadomość, którą chcieliśmy Państwu przekazać. Jeżeli chodzi o wnioski elektroniczne, dzięki i promocji tych wniosków przez ministerstwo, tych wniosków mamy bardzo dużo. W ubiegłym roku wniosków złożonych na 500+ było 195 za 15 pierwszych dni lipca. Teraz, jak pan minister powiedział, jest ich 1650. Jest to bardzo duży wzrost. Te wnioski spływały, najwięcej wniosków spłynęło w pierwszym tygodniu lipca. Było to dziennie nawet i 400 wniosków na nas spływało tylko z samego programu 500+. Jeżeli chodzi o wypłatę świadczeń, to łącznie do dnia dzisiejszego wypłaciliśmy już 217 500 dla 435 osób na pierwsze dziecko tych świadczeń 500+. Jeżeli chodzi natomiast o 300+, Dobry Start, to pierwsze wypłaty świadczeń będziemy realizowali w tym tygodniu. Rozstrzygnięć wydaliśmy już 476 dla 675 dzieci z programu 500+, natomiast z programu 300+, 379 rozstrzygnięć. Każdy wniosek musi zostać pobrany, musi zostać wydrukowany, zarejestrowany, następnie przez pracownika sprawdzony. Jeżeli nie ma w nim błędów, to wtedy wysyłane jest rozstrzygnięcie. Dlatego też tych rozstrzygnięć jest tyle, że przez pierwsze dwa dni mieliśmy pewne drobne problemy techniczne i nie wszystkie programy komputerowe były możliwe do obsługi. Dlatego pierwsze rozstrzygnięcia zostały wydane u nas w Skoczowie 3 lipca.
zarówno z programu 500+, jak i z programu 300+. U nas w ośrodku realizacją tych świadczeń zajmują się dwa zespoły. Zespół do spraw świadczeń rodzinnych obsługuje program 500+, natomiast zespół do spraw administracyjnych program 300+. Jest to łącznie 9 pracowników, którzy wydają te rozstrzygnięcia oraz pozostali pracownicy ośrodka. Jest to około 5 osób dziennie, które pomagają, drukując tutaj pobrane wnioski, rejestrując, przygotowując je dla pracowników merytorycznych już do wydawania rozstrzygnięć. Spodziewamy się też większej liczby wniosków, jeżeli chodzi o te wnioski składane w wersji papierowej w sierpniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część osób, która skorzysta pierwszy raz z tej formy pomocy, nie ma możliwości złożenia tego wniosku elektronicznie i złoży ten wniosek w wersji papierowej. Dlatego też uruchomimy 3 punkty przyjmowania wniosków. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie faktycznie duża liczba osób, które będą chciały ten wniosek w tym pierwszym okresie złożyć w wersji papierowej, to wtedy będziemy rozważali możliwość również uruchomienia tutaj dodatkowego punktu przyjmowania wniosków w urzędzie, co w pierwszym roku realizacji programu 500+ miało miejsce. Tutaj w urzędzie również dwie osoby z ośrodka przyjmowały wnioski na program. No myślę, że to jest takie najważniejsze rzeczy. Dobrze, proszę o zabranie głosu zastępcy burmistrza pana Andrzeja Kubińskiego. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tego rodzaju konferencję, oczywiście dzisiaj temat jest inny, ale myślę, że jest to też okazja do jakiegoś tego podsumowania roku 2018. Mamy rzetelne dane, jeżeli chodzi o to, co udało się zrealizować w ramach świadczeń pomocy społecznej. I tutaj taką główną pozycją, którą Ośrodek Pomocy Społecznej realizował, która jest bardzo istotnym działaniem dla mieszkańców, to opłacanie kosztów pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. To jest problem, z którym będziemy się mierzyć coraz bardziej, który jest problemem ogólnie społecznym. Stąd też w tamtym roku, w roku 2018, w ciągu całego roku umieszczono było realizowano było ta pomoc dla 56 osób. I to jest, Szanowni Państwo, no, ponad 1 350 000 zł kosztu, który jest realizowany w ramach tego rodzaju pomocy. Inne duże tego rodzaju pozycje to także świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tutaj pomocą objętych było 118 rodzin, wypłacono 858 świadczeń, a kwota to 6 614 000, więc też pozycja bardzo znacząca. Także jeżeli chodzi o świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, no tutaj mamy objętych pomocą 2174 rodziny i kwota zrealizowanych świadczeń w 2018 roku, a są to dane, tak jak mówię, rzetelne, dlatego że mieliśmy raport o stanie gminy, gdzie te wszystkie informacje prezentowaliśmy, to 16,5 miliona ponad złotych. To tylko 3 z wielu pozycji, pozostałe też oscylują w granicach od kilkunastu, ale w większości to kilkuset tysięcy złotych na różnego rodzaju świadczenia, które są realizowane w ramach pomocy społecznej. Także jeżeli chodzi o program Dobry Start, to on w zeszłym roku ruszył i już w 2018 roku, mimo że zadanie było, no wiadomo, realizowano w lipcu, prawda, to wynika z istoty tego programu, natomiast w 2018 roku to 3300 dzieci objętych wskoczowym programem i to kwota równego 1 000 000 zł. Te cyfry rzeczywiście no, mówią same za siebie, że pomoc społeczna jest realizowana w bardzo dużym zakresie. Chciałem jeszcze krótko zasygnalizować inne rodzaje pomocy, które są świadczone, a mianowicie jeżeli chodzi o pomoc dla osób starszych.
W zeszłym roku pilotażowo w Skoczowie została uruchomiona teleopieka, czyli program takiej zdalnej opieki poprzez urządzenia mające dostęp do sieci telekomunikacyjnej, takie nasobne, czyli bransoletki, zegarki. Tutaj prowadzimy pilotaż, ten pilotaż właśnie się kończy, będziemy też wyciągać z niego wnioski i rozszerzać program wsparcia dla osób samotnych, które jeżeli mają taką, czy to bransoletkę, czy wisiorek, który w niektórych wersjach posiada także nadajnik GPS, pomiar tętna, czujnik wstrząsowy, to bardzo istotne wsparcie takie dla tych osób, które nie są objęte opieką w ramach domu pomocy społecznej, jednak są samotne, wymagają pomocy, doglądania, wsparcia, a jest to bardzo istotne dla bezpieczeństwa tychże podopiecznych. W zeszłym roku uruchomiliśmy także w Skoczowie program Karta Seniora. To 58 podmiotów, to naprawdę duża liczba podmiotów, jeżeli chodzi o podmioty, które uczestniczą w tym programie. A Kartę Seniora pobrało już na tą chwilę ponad 1200 osób. Na koniec roku 2018 1140 kart. Także realizowane były usługi opiekuńcze dla 82 osób w 80 rodzinach. Spójrzcie Państwo, jak takie dane świadczą o beneficjentach tej pomocy. Tak? 82 osoby w 80 rodzinach. To znaczy, że większość tych osób to osoby samotne. I to w sumie zrealizowano w 2018 roku niespełna 8 tysięcy godzin usług, które były realizowane dla właśnie tych, przede wszystkim seniorów. Także myślę, że to taki też dobry czas, żeby o tych rzeczach mówić, bo to bardzo istotne wsparcie i wsparcie, które będziemy musieli jeszcze wzmacniać. Są programy rządowe, które nam tym pomagają. Ale to są problemy naszych czasów, naszego społeczeństwa, modelu funkcjonowania, który niestety powoduje, że te koszty stale rosną i będą rosnąć. Dziękuję bardzo. Mam pytanie, czy macie problem, jak większość tego typu placówek w Polsce, z zakupem leków dla podopiecznych? Przez to nieszczęsne rozporządzenie, które ma być zmienione podobno? Na dzień dzisiejszy pani, które zajmują się usługami opiekuńczymi, osoby, które zajmują się usługami opiekuńczymi, nie zgłaszały problemów z zakupem leków dla podopiecznych. Pracownicy socjalni też nie mieli takich sygnałów, żeby ktoś z naszych klientów nie miał tutaj możliwości zakupu leków. Ja teraz, ja wiem, możliwość zawsze jest, tylko refinansowania przez was. O to chodzi. Znaczy, jeżeli chodzi o ośrodek, to na dzień dzisiejszy nikt nie zwrócił się jakby z takim wnioskiem do nas o wsparcie w tej formie. Pracownicy socjalni na bieżąco rozpatrują tutaj kwestie związane z lekami, dlatego że jak pan burmistrz już zauważył, mamy coraz więcej osób, które wymagają wsparcia ze względu na stan zdrowia i wiek. No i wiadomo, że te osoby wymagają też zwiększonego wsparcia i pracownicy socjalni zespołu do spraw pracy socjalnej są w stałym kontakcie z tymi klientami, którzy korzystają z leków właśnie, które były refundowane. Natomiast na dzień dzisiejszy nie było takiej potrzeby, Znaczy macie zapas leków? Możecie kupić te leki na fakturę na DPS, czy nie? Znaczy, jeżeli chodzi o DPS, to my nie zakupujemy leków. Jako Ośrodek Pomocy Społecznej dla DPS-u nie zakupujemy. My pomagamy naszym klientom w zakupie leków dla nich, które są osobom, które przebywają w swoich domach prywatnych. Natomiast jeżeli chodzi o DPS, to ja tam nie mogę powiedzieć, na to zakupali. Natomiast na dzień dzisiejszy nikt nie wystąpił z takim wnioskiem. Pracownicy też tak nie są w kontakcie z tymi osobami starszymi, samotnymi i monitorują ich sytuację. U nas po prostu nie ma tego problemu. Bo w Cieszynie jest na przykład, nie? To trzeba w Cieszynie to pytać. Pytałem. Czekają na zmianę rozporządzenia, panie ministrze. No nie wiem, czy są
Samo rozporządzenie chyba nie jest problemem. Nie, no tam był lapsus taki trochę prawny, że domy dziecka, DPS, chodzi o to, o fakturowanie leków, bo nie mogą tego kupić na DPS, na przykład na dom dziecka, tylko prywatnie i wtedy nie można refinansować części tych leków, o to chodzi. Ale to u Was to nie jest ten problem. Ja może dwa słowa chciałem dodać tutaj, takie ogólne, a potem myślę pytania do Pana Ministra, albo jeszcze Pan Minister zechce pewne rzeczy uzupełnić. Ogólne dwie kwestie, mianowicie tak, Skoczów to 26 tysięcy mieszkańców i to jest w sumie stabilna cyfra, która delikatnie wzrasta, nie spada na liczba mieszkańców. Podopiecznych, czyli dzieci, które otrzymują 500+, było do tej pory około 3200, będzie około 5500, i ostatnia cyfra, którą Państwu chciałem przekazać, kiedy pisaliśmy raport do stanu gminy, poprosiłem o podsumowanie od 1 kwietnia 2016, kiedy wszedł program, tak, dobrze mówię, do 1 kwietnia 2019, czyli 3 lata, mieszkańcy Skoczowa otrzymali na swoje dzieci bezpośrednio do kieszeni 50 milionów złotych w ramach programu 500+. Myślę, że to jest ogromne wsparcie i że to jest bardzo dobry program realizowany przez nasz rząd. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.